Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym codzienniku biblijnym. Dzielę się z Wami fragmentem z Księgi Hioba, z 9 rozdziału, werset 10, gdzie czytamy, że Bóg czyni wielkie i niezbadane rzeczy i cuda, którym nie ma miary. Dwie takie myśli związane z tym fragmentem. Po pierwsze, ten fragment jest niesamowity, bo wypowiada go postać, czyli Hiob, który w swoim życiu przeżył ciężkie, trudne doświadczenie. Jak dobrze wiecie, stracił rodzinę, stracił cały majątek, który miał. Bóg w przyszłości mu to wszystko oczywiście wynagrodził, ale na tamten moment, kiedy wypowiedział te słowa, to przeżywał wciąż to trudne doświadczenie. I to bardzo ciekawe, a wręcz takie zaskakujące, że on, który miał tysiąc powodów ku temu, żeby się poddać, żeby całkowicie odpuścić, żeby powiedzieć, jestem przegrany, postanowił jednak wypowiedzieć słowa uwielbienia, słowa, które zaznaczają takie piękne Boże działanie i Jego potęgę. I w kontekście tego pojawia się taka myśl, że my jako ludzie nieraz też przechodzimy pewne cięższe momenty w swoim życiu. I można tak wywnioskować, że nieraz na samym początku się poddajemy, nieraz na samym początku rezygnujemy. Mówimy, jesteśmy przegrani, stawiamy się w roli ofiar i w zasadzie bardzo ciężko jest nam się potem podnieść. Natomiast kiedy patrzymy na Hioba, to nie tylko jest to wzór do naśladowania, ale pokazuje właśnie, że warto się nie poddawać, warto powstać, warto iść przez życie dalej z nadzieją i z wiarą w Boga, który czyni wielkie i niesamowite rzeczy i cuda, który rzeczywiście dzisiaj też jest tym samym Bogiem, który wciąż utrzymuje świat w takim cudownym porządku swojego stworzenia, które możemy oglądać. Dlatego druga myśl związana z tym fragmentem to to, że mamy wakacje, mamy taki czas, kiedy jest idealna atmosfera do tego, żeby oglądać tą piękną przyrodę, oglądać świat, który Bóg stworzył. Tylko pojawia się też takie pytanie, czy my dzisiaj dostrzegamy, czy dostrzegamy te piękne rzeczy i cuda, które Bóg i dzisiaj czyni. Zadajmy sobie to pytanie, a przede wszystkim poświęćmy trochę czasu do tego, żeby wśród tego piękna Bożego stworzenia, już mówiąc tak potocznie, przeżyć jak najwięcej czasu, żeby przeżyć to, co Bóg dla nas przeznaczył właśnie w tym wszystkim, co oglądamy dookoła. Tego Wam pragnę życzyć. A więc z jednej strony taka refleksja, takie zachęcanie do tego, żeby się nie poddawać na co dzień, kiedy przeżywamy jakieś chwile smutku i chwile zniechęcenia, zwątpienia. A po drugie, żeby też popatrzeć na to, co Bóg mi dał, jak Bóg przez to chce mnie posilić, pocieszyć, bo to są rzeczy cudowne, piękne, wszystko to, co jest wokół nas. Życzę Wam błogosławionego dnia i dobrego czasu wakacyjnego. Zostańcie z Bogiem.